Nie chcę tu za bardzo chwalić, ale myślę, że obecnie na rynku to najlepsze urządzenie, jakie może używać paralotniarz. Od i4. Jest teraz nowy typ ekranu, na którym znacznie lepiej widać obraz, nawet przy padającym słońcu prosto na ekran. Jest wiele funkcji przydatnych paralotniarzowi, na przykład planuje sobie danego dnia przelot po trójkącie faj. Pewna część trasy jest zacieniona chmurami i wiemy, że lecąc tam dalej, no wylądujemy, więc trzeba w tym momencie jakby zrezygnować jakby z tak długiej trasy i zawracamy. I w tym momencie to urządzenie przeliczy nam i pokaże nam takie okręgi, w które najlepiej w miejsce dolecieć, aby rozciągnąć ten trójkąt, żeby jak najbardziej wyciągnąć ten trójkąt, ile się da po prostu. Pomoc w kręceniu kominów. Asystent kominów, no różnie to ludzie nazywają. W wielu urządzeniach próbowałem tych asystentów, działało to powiedzmy średnio. W tym urządzeniu naprawdę pierwszy raz zadziałało to dobrze i skorzystałem z tego już wielokrotnie. Wróciłem do komina, którego wcześniej gdzieś tam zgubiłem. Oczywiście rysuję kolorową kreską dokładnie, prawda, jak kręcimy ten komin, czyli bardziej czerwona kreska pokazuje nam jakby centro komina. Czyli jest to bardzo fajnie obrazkowo zrobione, bardzo łatwo nam trafić do tego centra i w ten sposób sobie pomóc, gdy tam gdzieś zagubimy komin, prawda? Mamy w tej chwili w Polsce tyle stref, że naprawdę ciężko się między nimi poruszać. Wiadomo, trzeba mieć obydwa rzuty właśnie z góry i z boku. I ten właśnie widok z boku, który sobie możemy sobie włączyć w czasie lotu jednym dotknięciem, moim zdaniem bardzo pomaga w pokonywaniu stref. Ja osobiście bardzo często tej funkcji używam. Jakoś łatwiej mi wtedy lawirować między strefami. Do urządzenia producent daje nam za darmo licencję na program SIU na rok. Oczywiście potem SIU nam dalej będzie pracować, tylko że po prostu już nie będziemy mieli nowszych wersji. W zasadzie każdy pilot startujący w PWC tak regularnie lata na tym urządzeniu. Jest tam oczywiście wiele różnych funkcji, których w tej chwili nie będę omawiał, bo tego jest bardzo dużo, które pomagają zawodnikowi w czasie lotu, prawda, w czasie pokonywania trasy zawodów. Ja sprawdziłem to urządzenie w marcu. Lataliśmy i było naprawdę około -10, -15 stopni i w tych warunkach to urządzenie wytrzymało 7,5 godziny. Po skończonym locie sprawdziłem, baterie miały jeszcze 25% mocy. To urządzenie w takich normalnych warunkach, kiedy latamy już w cieplejszych warunkach, to spokojnie wytrzyma te 12 godzin, które podaje producent.